Eureka. Głównymi bohaterami tej części Eureki będą dinozaury, bowiem według najnowszych badań mikroraptory, czyli niewielkie opierzone drapieżniki, które miały dwie pary skrzydeł, żywiły się także ssakami. O mikroraptorach, diecie dinozaurów i naszej wiedzy o tamtych prehistorycznych stworzeniach porozmawiam z doktorem Robertem Bronowiczem, paleontologiem z Polskiego Instytutu Geologicznego. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór państwu. Mikroraptory żywiły się ssakami, to już wiemy. Ale co to właściwie znaczy? Tak naprawdę na to odkrycie należy patrzeć z dwóch stron. Z jednej strony fakt, że dinozaur drapieżny skonsumował fragment ssaka z ery mezozoicznej, nie jest czymś wyjątkowym, a czymś, czego raczej powinniśmy się spodziewać. Natomiast z drugiej strony jest to wyjątkowa skamieniałość, ponieważ tego typu odkryć jest stosunkowo niewiele. Tak naprawdę, chyba jeśli dobrze pamiętam, około 20 znamy. Są to odkrycia, które pokazują bezpośrednią jakąś interakcję pomiędzy wymarłymi grupami zwierząt, pokazują, czym tak naprawdę konkretnie się one żywiły i takie skamieniałości nie zachowują się zwykle w zapisie kopalnym. Proszę nam opowiedzieć o samych mikroraptorach. Czym się charakteryzowały i jak wyglądały? Były to dinozaury drapieżne, czyli tak zwane teropody. Sama nazwa wskazuje, że były stosunkowo niewielkie. Mikroraptor znaczy mały złodziej. Były to dinozaury mniej więcej gabarytów współczesnego kruka. Były to dinozaury opierzone, były to dinozaury latające i co więcej, były to dinozaury, które posiadały tak naprawdę cztery skrzydła, to znaczy pióra, które tworzyły kształt skrzydła, były również na ich nogach, czyli jest to też pewien taki wyjątek w tym świecie kopalnym ery mezozoicznej, które żywiły się wieloma organizmami z tej ery mezozoicznej, nie były jakoś konkretnie sprecyzowane na daną grupę zwierząt. Wspomnieliśmy o tym właśnie odkryciu z Chin. Właśnie Chiny, obecny teren Chin to jest ten region, w którym te teropody sobie żyły przed milionami lat i tam właśnie polowały między innymi na ssaki ery mezozoicznej, na ryby, na ptaki, na jaszczurki. Mamy cztery takie odkrycia dotyczące mikroraptora, które pokazują, co one tak naprawdę jadły, tak więc jest to, można powiedzieć, wyjątkowy dinozaur. A czym dinozaury się żywiły, zwłaszcza te mięsożerne? A czego na przykład nigdy nie jadły? Dinozaury mięsożerne, jak sama nazwa wskazuje, jadły mięso. Natomiast to mięso to jest tak szeroko rozumiane i trzeba też sprecyzować, jakie dokładnie grupy stanowiły pokarm dla poszczególnych teropodów, czyli tych dinozaurów drapieżnych. Na pewno te większe dinozaury drapieżne miały szersze pole do popisu, jeśli chodzi o wybór pokarmu, natomiast z racji swoich gabarytów zapewne polowały na zwierzęta plus minus swoich rozmiarów, żeby oczywiście dostarczyć odpowiednią ilość pokarmu, który zaspokoi potrzeby własnego ciała. Taki mikroraptor, o którym tutaj dzisiaj mówimy, był zwierzęciem, które polowało na stosunkowo niewielkie organizmy, które oczywiście był w stanie upolować z racji swoich gabarytów i była to raczej dieta taka dosyć zróżnicowana, ponieważ pokazuje to zapis kopalny, że były to zarówno ryby, jaszczurki, drobne ssaki. Skąd możemy mieć przesłanki tak naprawdę, co te dinozaury jadły? Badamy oczywiście ich czaszki, a szczególnie uzębienie. To oczywiście nam sugeruje, jaka była dieta tych dinozaurów. Staramy się też dopasować niektóre uszkodzenia na kościach ich ofiar do poszczególnych grup dinozaurów drapieżnych. Co więcej, badamy też odchody dinozaurów, które w zapisie kopalnym nazywamy koprolitami i one też pokazują nam, co tak naprawdę taki dinozaur jadł, czego do końca nie trawił, co później wydalał i co było tak naprawdę tą bazą pokarmową w środowiskach, w których poszczególne grupy żyły. Odpowiadając na pytanie, czego nie jadły, tutaj warto by się przyjrzeć na przykład tym koprolitom, bo jeżeli w koprolicie widzimy, że powiedzmy u dinozaura roślinnego są pozostałości pewnych konkretnych grup roślin, to możemy się spodziewać, że to one stanowiły bazę pokarmową, a wszystkie inne rośliny z tego regionu, o których wiemy, były raczej odsuwane na bok i nie stanowiły pokarmu tych zwierząt. Tak więc są to takie drobne czasem elementy, układanki, które później składamy w jedną spójną całość i odpowiadamy właśnie na pytanie, które pan zadał. Czasem również wiemy o przypadkach kanibalizmu wśród dinozaurów. Są skamieniałości, które wyraźnie nam na to wskazują. Nie jesteśmy do końca pewni, czy to było po prostu wynikiem pewnego stresu w środowisku, braku w danym momencie pokarmu, które spowodowało, że dinozaury z tej samej grupy zaczęły na siebie polować, czy było to zjawisko typowe dla danej grupy dinozaurów, natomiast jesteśmy pewni, że tego typu zachowania również miały miejsce. Dinozaury są obecne w naszej popkulturze od wielu już lat, ale jaki jest stan naszej wiedzy o nich?
wciąż wiemy o nich mało? Mało zdecydowanie bym nie powiedział. Nasz stan wiedzy na chwilę obecną w porównaniu z wiekiem XIX, kiedy tak naprawdę ten termin dinozauria został formalnie wprowadzony przez Sir Richarda Owena, ten nasz stan wiedzy od tego momentu znacznie się powiększył. Wiemy znacznie więcej, poznaliśmy sporo nowych grup dinozaurów, sporo przedstawicieli do poszczególnych grup. Poznaliśmy wyjątkowe skamieniałości, tak jak na przykład ta, o której teraz mówimy. Co więcej, tak naprawdę od kilku lat wkraczamy w ten świat paleontologii z nowymi metodami badawczymi. Skupiamy się na przykład na mikrostrukturach kości. Jesteśmy w stanie poszukiwać fragmentów łańcuchów DNA w skamieniałościach. Co więcej, wykorzystujemy nawet metody inżynieryjne, choćby konstrukcji budowlanych. Tutaj badamy na przykład wytrzymałości poszczególnych elementów, na przykład czaszek dinozaurów. Stosujemy analizy elementów skończonych, różnego rodzaju analizy cyfrowe do odszyfrowywania tego świata sprzed milionów lat. Myślę, że wiemy bardzo dużo, ale tak naprawdę jeszcze dużo jest do odkrycia. Tak więc wydaje mi się, w zasadzie jestem tego pewien, że w niedługim czasie dalej czekają nas ciekawe i wyjątkowe odkrycia, które nieraz nas zaskoczą. Porozmawiajmy teraz o czymś, co najbardziej rozpala naszą wyobraźnię, czyli o momencie wyginięcia dinozaurów. Jak to się stało? Kiedy? I czy można w ogóle powiedzieć, że dinozaury wyginęły? No właśnie, sama końcówka pana pytania jest bardzo dobra. Czy tak naprawdę zginęły? Ponieważ tutaj trzeba się przyjrzeć między innymi nawet tym mikroraptorom. Powiedziałem, że były one opierzone i tak naprawdę ten świat mezozoiku był znacznie bardziej opierzony i znacznie bardziej ptasi niż nam się to wydaje. I na współczesne ptaki należy raczej patrzeć nie jako na odrębną grupę, natomiast jako na grupę zaawansowanych dinozaurów drapieżnych, jako tą jedyną grupę dinozaurów, jaka przetrwała do czasów współczesnych. Jeśli chodzi o same zniknięcie dinozaurów z powierzchni Ziemi, faktycznie te poglądy ewoluowały, były różnego rodzaju koncepcje. Już od wielu lat jest jeden taki w zasadzie wspólny pogląd wyginięcia dinozaurów mniej więcej 66 milionów lat temu na skutek upadku dużego meteorytu, dużej asteroidy na Ziemię, które spowodowało jedno z wielkich wymierań na naszej planecie. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy dokarmiamy powiedzmy gołębie czy wróble na naszym osiedlu, czy też wyjedziemy do rodziny na wieś i tam ganiamy kurę po obejściu, to mamy interakcję z jedyną grupą dinozaurów, jaka przetrwała do czasów współczesnych. Tak, ptaki to dinozaury, to zaawansowane dinozaury drapieżne, a cały ten świat mezozoiku, tak jak powiedziałem, był znacznie bardziej ptasi niż nam to się kiedyś wydawało. To nie chodzi o sam lot, a chodzi bardziej o rozwój upierzenia, to znaczy pióra należy rozumieć nie tak, jak one są współcześnie przez nas dzisiaj widziane, czyli pióro od razu kojarzymy automatycznie z lotem, ponieważ pierwotna funkcja piór, czy też protopiór albo struktur okrywowych, to była funkcja termoregulacyjna do okrywania powierzchni ciała, do utrzymywania konkretnej temperatury ciała i jak pokazuje to zapis kopalny i odkrycia, które tak naprawdę zaczęły się mniej więcej w roku 1998. Sporo grup dinozaurów, szczególnie drapieżnych, ale nie tylko dinozaurów drapieżnych, co pokazały późniejsze badania, posiadały różnego rodzaju struktury okrywowe, struktury, które były pierwotne w stosunku do współczesnego pióra, a struktury, z których właśnie współczesne pióro powstało. Też odkrycie sprzed kilku dni opublikowano dinozaura również z Chin, który jest taką troszeczkę jakby hybrydą, ponieważ ciało, korpus tego dinozaura jest zdecydowanie bardziej ptasie, natomiast sama czaszka jest zdecydowanie bardziej taka dinozaurowa, teropodowa. Tak więc widzimy, że te ptaki cały czas gdzieś tam się przewijają od samego w zasadzie chyba początku tej grupy zwierząt, no i zostały z nami do dzisiaj w formie współczesnych ptaków. Jeżeli chodzi o najnowsze badania i kierunki w paleontologii, co jest teraz największą zagadką dla naukowców zajmujących się dinozaurami? Jednym z takich okresów, który przykuwa dość dużą uwagę, szczególnie dzisiaj, jest na przykład Trias, czyli początek tej ery mezozoicznej, czyli ten moment, kiedy tak naprawdę cała nasza planeta odrodziła się początkowo. I to jest też ten moment, kiedy dinozaury powstały jako grupa. Jeszcze co prawda nie przejęły dominacji w ekosystemach lądowych, ale już gdzieś tam się pojawiły. Z drugiej strony skupiamy się niekoniecznie na konkretnych grupach czy na konkretnych okresach, a tak naprawdę na wykorzystaniu tych nowych metod badawczych i nawet na poddaniu tym metodom skamieniałości, które już znamy. Mikroraptor, o którym mówimy, to jest skamieniałość, która leżała już w muzeum, była wcześniej opisana, a teraz po ponownym przebadaniu nowymi metodami badawczymi udało się odkryć właśnie łapę ssaka w jego trzewiach. Jednym z takich nowszych kierunków jest na przykład badanie mikrostruktur kości, tak więc nie patrzymy tutaj już na dinozaury jako te duże zwierzęta i nie patrzymy w tej skali makro, skupiamy się na skali mikro, używamy mikroskopów o bardzo dużym powiększeniu, obserwujemy, co nam te mikrostruktury kości mogą powiedzieć, a odszyfrowujemy dzięki nim fizjologię, metabolizm tych zwierząt, no i tym samym ewolucję ptaków. Moim i Państwa gościem
gościem był dr Robert Bronowicz, paleontolog z Polskiego Instytutu Geologicznego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Eureka. Audycja popularno-naukowa.